Wydawało się, że nie dotrą. Trochę żeśmy drżeli, czy się im uda na czas przyjechać, ale są. Przyjechali do nas z Komandzi, z Bieszczad. Zespół Łem My, to po łemkowsku znaczy tylko my. Tak nazywa się ten zespół, działający w Komandzie przy Związku Ukraińców w Polsce. Kierownikiem zespołu jest pani Anna Macko, a artystyczną pieczę sprawuje nad nim Marianna Jara. Zespół przyjechał do nas w 8-osobowym składzie wraz z 13-letnią bandurzystką z Tarnopola z Ukrainy, Tetianą Stibajło, która razem z mamą i rodzeństwem od marca 2022 roku przebywa w Sanoku. Artyści wykonają dla nas, dla Państwa, wiązankę patriotycznych pieśni ukraińskich z dawnych wieków, jak i współczesnych. Przywitajmy ich brawami. Zespół Łem My. Serdecznie. Przyjechaliśmy z Komandy do Państwa. Jesteśmy zespołem od 2013 roku, bo wtedy został zespół założony. Jest skład troszeczkę okrojony, no ale trudno, tak w życiu bywa, ktoś zachoruje, ktoś odchodzi, więc, ale jest nam bardzo miło, że Państwo nas tutaj zaprosili. Na pewno wolelibyśmy, żeby to były okoliczności bardziej radosne, bo akurat nie ta okoliczność i ta rocznica jest bardzo smutna, bo nasi bracia, nasze siostry giną za ojczyznę na Ukrainie, bronią granic nie tylko swoich, ale bronią też również Europy. Najbardziej chyba żal jest tych, którzy się narodzili i od razu musieli odejść. Więc to dzisiejsze spotkanie jest bardzo smutne, wymowne. Ale fajnie, że też się takie odzbywają, że Polacy są z nami, że wspieracie, pomagacie, jesteście wielcy i za to cała Ukraina i społeczność, mniejszość ukraińska w Polsce, za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na króciutki koncercik, jaki żeśmy przygotowali. A nasze wystąpienie zaczniemy od modlitwy. Przepraszam za wzruszenie. Przepraszam. Oh,
Thank you.
Спасибо.
miły drogi kraj. Niechaj nasza przyjaźń trwa na wieki wieku. Wroga razem pokonamy, zbudujemy raj. Nie żyjemy. Zespół Lenny, tylko my, z Pomarczy. Zapraszamy na widownię. Zapraszamy na widownię, kochani. Tam macie zarezerwowane miejsce. Proszę. Słuchajcie się w ostatnią zwrotkę. Zespół Lenny.